Witam pięknie i serdecznie, moi drodzy, w kolejnym wspaniałym vlogu. Dzisiaj ten vlog będzie się składał z dwóch części. Z tej bardziej takiej wesołej i z tej takiej drugiej mniej wesołej. Która jest która, to już sami sobie ocenicie. Na sam początek w każdym razie. Paczka, nagrywa się to w ogóle? Nagrywa się. Paczka, pięknie wyglądam, Patty? Przepięknie. Paczka od ciotki ze Stanów Zjednoczonych. A tak naprawdę to nie mam żadnej ciotki w Stanach Zjednoczonych, ale słuchajcie, przyszła do mnie paczka wysłana z adresu 70 Mount Hope Avenue, Lewiston, Maine 04240 United States. Wartość paczki 47,70 dolara, Patty. Co jest jakieś 160 kurs dolara, nie wiem ile tam dokładnie, ale gdzieś koło 160 zł będzie. Także kurde, powiem wam, że ja się domyślam, co to jest, ale wy się może nie domyślacie, ja wam zaraz pokażę. Chcecie zobaczyć? To dajcie łapkę w górę. Do łapek zaraz przejdziemy. Dobra, uwaga. To jest cwiter tak zwany po śląsku. Cwiter z pubga. Świąteczny. No, jest luty. Ale tak czy inaczej, bardzo miło z ich strony. Mogę nawet powiedzieć, że jestem wzruszony. Zaraz zobaczymy, jak on wygląda dokładnie. Fajnie, że tak dbają o człowieka. Szczególnie, że pubg, wiadomo, pubg jak pubg, czytam wam. We want to thank you for your support and show our appreciation with a gift designed to keep you warm during the holidays. Tell us how much you love your exclusive PUBG partner's ugly holiday sweater by tagging us on Małpa Pubg Partners on Twitter, Małpa Pubg on Instagram and hashtag Pubg Holidays with your photos and unboxing videos. Happy Holidays. No, taką karteluszkę dostałem. Znaczy, miło z ich strony, bo to może być na przykład, biorąc pod uwagę polski klimat, to może być też sweter na następne święta równie dobrze. Święta Wielkiej Nocy. Bardzo ładny, z patelniami, już przymierzam. Także wiecie, bywa i tak, że ksiądz święci pokarmy, a tam śnieg pada. Także to może, ja już sobie okno uchylę, żeby się nie zaparzyć. Także to może być prezent po prostu idealny. Widzę, że rozmiarowo powinien być ok. A przy świętach to człowiek tyje, wiadomo, raczej nie chudnie. O! O! I co, Patty, ładny? Ładny. O! I tak. I co powiecie? Wypowiedzcie się tam w komentarzach, tylko wiadomo, nie musicie pisać pozytywne opinie. Bo jak ktoś napisze negatywną, to ja to traktuję jako atak na moją osobę i urażanie moich uczuć jakichś tam. O, no, powiem wam, że elegancki, cieplutki, ale taki niegryzący. Bardzo fajny, bardzo elegancki jest. Także dzięki PUBG. Troszkę może opóźnienie, ale mówię, na drugie święta będzie jak znalazł. I teraz druga, mniej przyjemna część tego vloga dotyczy właśnie łapek na YouTubie. Otóż po wielu zmianach, jakie zachodzą w YouTubie, wiadomo było, że długo spokoju nie będzie i że pojawi się jakiś nowy, genialny pomysł. I teraz uwaga, jaki pomysł na YouTubie się pojawił? Żeby nie było łapki w dół. No bo łapka w dół może być narzędziem, że tak powiem, zaszczucia kogoś. Albo no, wyrażania jakichś negatywnych, prawda, uczuć w kierunku do autora jakiegoś filmu albo do treści, które on prezentuje. Także pan o śmiesznym azjatyckim nazwisku, dyrektor do spraw czegoś tam, jakiś ważny pan od YouTube'a stwierdził, no, że jest parę pomysłów na ten, na ten
na tą okoliczność. Między innymi trzy takie koncepty podał. Jeden to jest to, żeby można było oceniać filmy pozytywnie lub negatywnie, ale nie będzie do widzów widoczne to, jak dużo jest głosów pozytywnych, a jak negatywnych, no bo wiadomo, to już jest, to bije w kogoś, no jak można oceniać czyjś film negatywnie. Drugi pomysł to jest taki, żeby trzeba było przy kliknięciu łapki w dół napisać po prostu uzasadnienie, dlaczego się ją daje. To jest całkiem niegłupie. No i najlepszy trzeci pomysł to jest taki, żeby tą ocenę negatywną i w ogóle oceny usunąć. No bo rzekomo ten genialny pomysł usunięcia tych ocen negatywnych pojawił się w momencie, kiedy YouTube wypuścił swojego Rewinda najnowszego i po prostu był on tak słaby, co ludzie wyrazili po prostu pod tym filmem, dając mu niezliczoną ilość łapek w dół. No i YouTube pomyślał, że z tym coś po prostu trzeba zrobić, bo jak to tak może być? Nie może przecież, nie może być łapka w dół narzędziem po prostu do, no, do napastowania kogoś, czy też wyrażania jakichś negatywnych emocji, czyli krótko mówiąc, nie mogą wam się nie podobać filmy na YouTubie, mogą się wam tylko podobać, albo nie będą się mogły ani podobać, ani nie podobać. W każdym razie łapka w dół w każdym razie jest B. Także jak ktoś liczył na to, że kiedyś na YouTubie, znaczy na Facebooku, pojawi się coś takiego jak przycisk nie lubię, bo jak mamy kciuka thumb up, że lubię, to analogicznie mogłoby się też pojawić coś do nielubienia, czyli w dół. No to myślę, że możecie, moi drodzy, zapomnieć już o tym i że się nigdy nie doczekacie. No i to tyle. Także na pewno któraś z tych opcji a propos tych ocen negatywnych będzie wdrożona. Która dokładnie, to jeszcze do końca nie wiadomo. W każdym razie obserwować sytuację i się śmiać, bo chyba już tylko tyle zostało. Także ja wam pięknie dziękuję za uwagę. Żegna się z wami Niklaus w pięknym cwitrze z PUBG'a świątecznym. Dziękuję bardzo. Powiem po angielsku, bo to są zagraniczni deweloperzy. Thank you very much, developers of PUBG, from Niklaus, from Silesia, Poland, Europe. This is one of the best sweaters I have ever got. I no, Merry Christmas. The next Christmas, or whichever you want. No, no i możecie zostawić łapkę w górę, póki jeszcze można w ogóle dawać oceny na YouTubie. I pamiętajcie, żebyście tylko mi nie dali łapki w dół, bo jak mi dacie łapkę w dół, to jest na mnie atak i rasizm. I to na pewno nie pozostanie bez echa. No, nabiłem tam 10 minut? Jeszcze nie. No to jeszcze na Facebooka was zapraszam, na mojego fanpage'a Niklaus Pieron na Facebooku, na Instagrama Niklaus Pieron, na Twitcha twitch.tv/Niklaus. No, ile jeszcze? Jeszcze trochę. No i w ogóle mam nadzieję, co tam Patty u ciebie? Dobrze? Wszystko? No. Patty mówi, że nie wie. Dobra, nie chcę mi się już przeciągać. Trzymajcie się.